Piana Angiś zbyło nie było świetnego malarza. Juliana Fałata, że nieumiarkowanie powiela, łosie i jelenie. Czy współcześni malarze mają takie obsesyjne tematy malarskie, czy wręcz przeciwnie? Malują co obraz, to inne tematy. Wyjaśnialiśmy na przykładzie utalentowanej malarki jaworznianki z jelenia, Magdaleny Skóry, która, jak się mawia, jest malarką już od przedszkola. Kluczem całej wystawy jest pokazanie jakby całego mojego przebiegu i toku studiów. Pokazuję tutaj swoje prace, które mam do wykonania w danej pracowni rysunku czy pracowni malarskiej. I właściwie wybrałam moim zdaniem jedne z takich lepiej prezentujących moją osobę prac i takie też wystawiłam tutaj. Swe ostatnie obrazy olejne i rysunki artystka prezentuje na wystawie w siedzibie Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna. Jak każda przykładna wystawa, ta też ma przemyślany zamysł i klucz. Są na wystawie dzieła szczególnie przez artystkę cenione za kompozycję i kolor. Właściwie nie mam takiego swojego ulubionego. Każdy cenię, do każdego podchodzę z sentymentem. Każdy tworzyłam jakby z zupełnie innymi emocjami i o każdym mogłam się jakoś dobrze wypowiedzieć. Jak to się mówi, nie faworyzuje się swoich dzieci. Więc to może tak zakończę. Magdalena Skóra jest studentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To studia dla zdolnych i anielsko cierpliwych artystów. Co dla artystki będzie przygodą życia? Przygoda moja życia zaczęła się właściwie z chwilą, kiedy zaczęłam studia konserwatorskie. To było moje marzenie, więc jak się dostałam na te studia, to wiedziałam, że to będzie po prostu to. I z biegiem lat jakby dojrzałam do tego zawodu. Uwielbiam konserwować. To jest praca absorbująca bardzo, ale jakby kocham to, co robię i nie zamieniłabym tego na nic innego. A właśnie chciałam troszeczkę zobaczyć, mówi się, że konserwacja w Krakowie to jest jakby jedna z najlepszych szkół i faktycznie tak trochę jest, bo słyszałam opinię właśnie z studentów z innych akademii, z innej części Europy, że faktycznie Kraków jest bardzo dobrą szkołą, ale chciałam zobaczyć, jak konserwacja wygląda za naszymi granicami naszego kraju i chciałam powrócić do ojczyzny, w której się konserwacja narodziła. I tak też postarałam się o stypendium dla najzdolniejszych uczniów, o wyjazd i kontynuację studiów w Mediolanie. I całe szczęście rok temu właśnie udało mi się i wyjeżdżam do Mediolanu pod koniec lutego. Na koniec mała dygresja. W przedwojennej Polsce Departament Kultury i Sztuki funkcjonował w Ministerstwie Oświecenia Publicznego. Widać uznano, że sztuka naród oświeca. Czy tak jest do dzisiaj? Oświecać się można na wystawie Magdaleny Skóry do końca lutego.